200 lat bogatej i często trudnej historii jednej z najstarszych szkół we Lwowie. Pamięta czasy zaboru austriackiego, II Rzeczpospolitej, czasy radzieckie. Dziś nadal działa w niepodległej Ukrainie. Szkoła numer 10 została założona w 1816 roku przy kościele Świętej Marii Magdaleny. Kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę. W 1883 roku powstał gmach z czerwonej cegły. Tak zwana Biała Szkoła została dobudowana w 1932 roku. W tym czasie, aż do wybuchu wojny, za czasów słynnego dyrektora Mieczysława Opałka, Magdusia, jak ją wówczas nazywano, przeżywała szczególny rozkwit. Przez mury Szkoły Świętej Marii Magdaleny przewinęło się kilka tysięcy uczniów. Wielu z nich to wybitni Polacy, rozsiani po całym świecie. Od początku wychowanie młodzieży w dziesiątce odbywało się w poczuciu zasad moralnych oraz zgodnie z duchem patriotyzmu. Byli uczniowie, którzy uczyli się przed wojną, a także podczas okupacji, wspominają opiekuna klasy, profesora Mariana Jaworskiego. Paliło mi się w pamięci to, że on potrafił nas wychowywać w tym trudnym okresie w duchu patriotyzmu. I nawet w tych trudnych latach okupacji niemieckiej, gdzie trudno było się, prawda, afiszować z tą polskością, mieliśmy taką wycieczkę podmiejską właśnie w stronę Winnik i tam nasz profesor nam właśnie opowiadał o tych właśnie zmaganiach, o obronie Lwowa przez Jana III Sobieskiego przed Tatarami. To był jeden z ostatnich już najazdów tatarskich, kiedy pod Lesienicami właśnie Jan III Sobieski powstrzymał ten najazd tatarski. Profesor Jaworski zawsze rano, na początku nauki, wyjmował się z szafy taki maleńki sztandar. Na początku lekcji wybierał taki trójkę uczniów. Jeden trzymał ten sztandar i dwóch asystentów było, stało. No i ja już nie pamiętam, jakoś w czasie modlitwy zdaje się to było. W takim duchu wychowywał nas. Ale nie było żadnego szowinizmu wtedy. To był po prostu taki patriotyzm zdrowy. Nie było żadnego cienia jakiegoś szowinizmu. Także byli w klasie, nawet jak mówią Ukraińcy, także to jakoś to się wszystko razem układało. Jest dla mnie wielkim zaszczytem to, że mogę swoją muzykę zaprezentować we Lwowie i to będzie jako mój hołd dla Kościoła, dla Świętej Marii Magdaleny i dla szkoły mojej imienia Świętej Marii Magdaleny. Jadwiga Zappe zdała egzamin maturalny w 1945 roku. Podczas okupacji była łączniczką AK. Po wojnie wraz z siostrą Ireną pozostały we Lwowie. W czasach sowieckich w swoim domu uczyły dzieci religii i historii Polski. Bardzo miło wspominam 10. szkołę. Wszyscy nauczyciele byli bardzo przychylni dla młodzieży, starali się pomagać, ażeby nie zostawały w tej samej klasie, żeby uczyły się dobrze. Zwłaszcza jak były egzaminy. No, ja zdawałam maturę też w 10. szkole. No, takiego wielkiego balu nie było, bo to był okres głodny. Ale nas zachęcano, żebyśmy przyszli na ten bal, czyli na tą zabawę. Mówili, będzie jedzenie. Rzeczywiście była herbatka i placyk z wiśniami. Bardzo smaczny. Maria Rasiel-Pawulska, prawnuczka Jana Bończy-Pawulskiego, ostatniego Napoleończyka Lwowa, współtwórcy inicjatywy usypania kopca Unii Lubelskiej, uczęszczała do szkoły w latach 30. Do szkoły Marii Magdaleny i zaczęłam chodzić chyba
1930 roku, jak rodzice przyjechali do Lwowa z Przemyśla. Wszystkie bałyśmy się naszej dyrektorki, się nazywała Weimarówna. Ona nigdy nie wyszła za mąż, była taka drobna, sucha, ale bardzo sprawiedliwa. Też była wycieczka szkolna naszej klasy na zakończenie. Była taka nagroda dla naszej klasy całej. I wyjechałyśmy wszystkie. I mam zdjęcie właśnie w Bieliczce i w Krakowie pod kopcem Piłsudskiego, który już był w ten czas usypany. Janusz Majewski w 1938 roku poszedł do pierwszej klasy. No to było wielkie przeżycie, jak każdy. Dla każdego pierwsza klasa, pierwsze zetknięcie ze szkołą było bardzo emocjonujące. Przyszedłem do tej klasy. Usiedliśmy tak, jak nam pani kazała. No i tak się rozglądam. Patrzę, piękna dziewczynka, jak aniołek, blondyneczka z takimi loczkami, dosłownie twarz aniołka z koinki, zachwycająca. Więc tak się jej przyglądam, niebieskie oczka, złote włoski, Boże, już się prawie zakochałem od razu. No ale pani zaczęła czytać katalog, spis uczniów. Pada nazwisko Armata Barbara, ona wstaje. Armata, no to koniec. Od razu się odkochałem. To było pierwsze wspomnienie moje. Do dzisiaj ją pamiętam. I tak żałowałem, że jak może się taka piękna dziewczynka nazywać Armata. Potem wybuchła wojna. I to tak właśnie, jak wiadomo, 1 września, kiedy ja miałem pójść do drugiej klasy. To tak głęboko we mnie zostało, że ja pamiętam cały czas, że to jest moja szkoła. Że tam zaczęło się moje szkolne życie. Po rozpoczęciu wojny w budynku szkoły zorganizowane zostały zborne punkty mobilizacyjne Wojska Polskiego, a także szpital. Zajęcia odbywały się nieopodal w innym gmachu. Wielu uczniów Magdusi nadal chodziło na nabożeństwa do kościoła Świętej Marii Magdaleny oraz przystępowało do pierwszej komunii. Do swego budynku szkoła wróciła w 1946 roku. Nastąpił nowy sowiecki okres funkcjonowania szkoły w niesamowicie trudnych warunkach. Programy nauczania przedmiotów były jednakowe w całym Związku Radzieckim. Języka polskiego uczono na wzór programu języka rosyjskiego. Nauka historii polskiej nie była prowadzona. Nauczyciele wykładali ten przedmiot po kryjomu. Różne były problemy w szkole, no ale wiecie, że to były takie czasy, że nie było religii, nie było Boga, nie było niczego w szkole. Oprócz tego nawet były takie wypadki, żeby nawiązać troszkę historii Rosji, ZSSR do historii Polski. To pani Płoszej, która uczyła nas historii, wybrała sobie mnie za takiego, nie wiem jak to nazwać, posterunkowego czy co, bo ona wchodziła do klasy. Ja już na niektórych lekcjach automatycznie wstawałem i wychodziłem ze drzwi. Już się nikt nie dziwił, dlaczego ja wychodzę i nie słucham lekcji. No a ja po prostu musiałem stać i pilnować, żeby jakaś komisja nie weszła, żeby ją nie złapali, że ona uczy polskiej historii. W czasach władzy sowieckiej brakowało podręczników. Nauczyciele potrafili zachować jednak odpowiedni duch patriotyczny i polską mentalność w sercach swych wychowanków. Maria Iwanowa całe życie poświęciła pracy nauczyciela. W przyszłym roku minie 60 lat od momentu, kiedy przekroczyła próg szkoły Marii Magdaleny. Nauczyciele to była starsza kadra. Ja byłam chyba jedną z najmłodszych wtedy. Bardzo sumienni, bardzo solidni się odnosili do swoich obowiązków. Ja mówię, trzeba było się u nich uczyć i uczyłam się. Była młodzież, przede wszystkim całkowicie polska i czasem był jakiś rodzynek z rodziny mieszanej, czy nawet rosyjskiej, czy ukraińskiej. I nie widać było tego dziecka. Teraz kontyngent jest inny. Jest bardzo dużo dzieci z rodzin mieszanych. I bardzo mało dzieci z rodzin polskich, niestety.
Z książkami dawniej było też bardzo trudno, dlatego że na przykład w starszych klasach nie było podręczników do literatury polskiej, a uczyliśmy się tylko z konspektów. Jeżeli chodzi o książki, to muszę tutaj się pochwalić, że ja napisałam z języka polskiego podręczniki do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 klasy. I obecnie młodzież się z tych książek uczy. Także książki są, byłaby chęć. Ogromną rolę odgrywała też praca pozalekcyjna. Młodzież często uczęszczała do kółka miłośników literatury polskiej i teatru szkolnego prowadzonego przez polonistkę Marię Jaworską, a później przez Tadeusza Garlińskiego i Marię Iwanową. W tych latach szkoła gromadziła wokół siebie Polaków ze Lwowa. Rodzice organizowali wieczorki przy mikrofonie, zapraszano różnych wykonawców. Wystąpił nawet francuski zespół Błękitny Jazz oraz słynny w latach 60. Filipinki. Na podstawie rozporządzenia kuratorium w 1961 roku zlikwidowano klasy maturalne i przekształcono szkołę na 8-letnią. Absolwenci kontynuowali naukę w szkole nr 24. Władze oświatowe wielokrotnie czyniły próby zamknięcia szkoły pod przeróżnymi pretekstami. Mądrość i odwaga rodziców powodowały, że za każdym razem szkoła była obroniona. Za czasów radzieckich szkoły ze względu na brak uczniów chcieli zamknąć, a myśmy nie chcieli do tego dopuścić i postanowiliśmy już jechać do Kijowa, bo lwowskie władze, kuratorium nam nic nie pomogło. Na miejscu nie mogliśmy nic zrobić, jeździliśmy do Kijowa dwa razy. Kijów nam nie pomógł. Potem nam poradzili, że trzeba jechać do Moskwy. Pojechaliśmy do Moskwy, do Centralnego Biura Komunistycznej Partii i w biurze zgłoszeń i żałob nam powiedzieli, dobrze, my przyjmujemy waszą to podanie, tą żałobę, ale musicie się podpisać nazwiska, adresy i telefony. Potem jakśmy zrobili, wróciliśmy do Lwowa i w przeciągu 3 dni pani Wołk, kierowniczka oświaty, poleciała, jak to się mówi, ze swojego miejsca. I dali nam jakiś czas spokój. Mało było polskich dzieci i przez to my musieliśmy jako komitet rodzicielski chodzić po mieście, po okolicy i szukać tych dzieci. Nie przyjmowali drugich dzieci. Teraz przyjmują, a w ten czas nie przyjmują tylko polskie dzieci. I zatem władza śledziła, żeby coś takiego nie było. Myśmy postanowili wziąć się za ciężką pracę, odpowiedzialną, chodzić po domach, znając, w tym nam pomogli księża, dowiadywaliśmy się od razu, jak się dziecko urodziło i w ten czas szliśmy śmiało. Paradoksalnie również Feliks Dzierżyński pomógł uratować szkołę od zamknięcia. Jak to tak? Polska szkoła, Feliks Dzierżyński, a to było jedyne muzeum na Ukrainie Feliksa Dzierżyńskiego. I takiej szkoły zamknąć nie można było. W ciągu 2 miesięcy uzyskaliśmy eksponaty Feliksa Dzierżyńskiego. Zaprosiliśmy konsula z Kijowa, który przyjechał na otwarcie Muzeum Dzierżyńskiego. Zaprosiliśmy pracowników KGB. Stał piękny po piersi Feliksa Dzierżyńskiego, zrobiony z zielonego marmuru. No teraz mogę powiedzieć, kto był fundatorem tego po piersia. Ksiądz Kiernicki. Lata 1962-1987 były czarnym okresem w historii szkoły. W lata 62-88 w ciągu tych lat zmieniło się 8 dyrektorów szkoły. To byli różni dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przychodzili specjalnie, ażeby tą szkołę jednak mimo wszystko zlikwidować. A żeby nawet nauczycieli skłócić między sobą, żeby doszło do rozpadu tej szkoły. Brakowało nauczycieli uczących w języku polskim.
W 1988 roku Marta Markunina objęła posadę dyrektora. Dzięki jej staraniom dziesiątka zmieniła swą formę i treść, a część kolektywu stanowią absolwenci szkoły. Nigdy nie przypuszczałam, że będę nauczycielką, dlatego że skończyłam biologię na Uniwersytecie Lwowskim i moje plany były związane z pracą naukową. Ale tak się stało, że pani Maria Teleszew, która się, ona była w Komitecie Rodzicielskim Szkoły nr 10, przyjaźniła się z moją mamą i kiedyś przyszła do nas, tak jak mama mi opowiadała, i powiedziała: słuchaj Lila, Marta jest Polką, niech idzie, pracuje do polskiej szkoły, ponieważ tam nie ma nauczycieli. Wtedy, gdy mama usłyszała to, więc porozmawiała ze mną i powiedziała: wiesz, to jest twój święty obowiązek, pójść i pracować tam. W bardzo krótkim czasie ja zrozumiałam, że to jest moje, że mnie się to bardzo podoba i że robię coś, co jest ważne. Bardzo tą pracę lubię, to znaczy bardziej lubię nauczycielską, tak prawdę powiedziawszy. Lubię wejść do klasy, widzę oczy moich uczniów, widzę wyniki swojej pracy, bardzo dobre kontakty mam z dziećmi. Prawda, ja pracuję tylko w starszych klasach, 9, 10, 11. Przeszłam wszystkie szczeble kariery. Zaczęłam od nauczyciela, wykładałam biologię, chemię, nawet geografię, bo nie było nauczycieli. Później troszeczkę w związkach zawodowych, później byłam wicedyrektorem, no i później dyrektorem. I zawsze chciała być dyrektorem tej szkoły. Dlaczego? Dlatego, że przeżyłam prawie że 8 dyrektorów. I wiedziałam, że no, szkoła była w opłakanym wtedy stanie. I wiedziałam, że ta szkoła musi wyglądać inaczej, żeby we Lwowie z nią się liczyli, żeby ona była piękna, spokojna, żeby wszyscy, kto przyszli tutaj, wchodzili z ulicy, później wychodząc, mówili: Polacy mają klasę. Podczas pełnienia funkcji dyrektora przez Martę Markuniną jednym z najważniejszych osiągnięć w najnowszych dziejach szkoły było przywrócenie statusu szkoły średniej. Na przełomie lat 90. ubiegłego wieku prężnie działała we Lwowie polska firma Energopol, znana przede wszystkim z podjęcia prac na cmentarzu Orląt. Pewnego dnia ogromną niespodzianką pracownicy firmy sprawili także uczniom dziesiątki. I w 90. roku po raz pierwszy po wojnie do szkoły przyszedł Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, jak wszedł, to dzieci szalały z radości, w ogóle one były nieprzytomne, ale dzieciska, one po prostu się cieszyły. Każde dziecko dostało jakiś prezent. Nauczyciele po prostu płakali. Płakali ze wzruszenia, że po tylu, tylu latach Mikołaj chodzi po szkole. Pracownicy Energopolu, którzy przywieźli te prezenty, którzy widzieli to wydarzenie, oni też byli niesamowicie wzruszeni. Od wielu lat starano się o powrót historycznej nazwy i po 67 latach szkoła powróciła do imienia dawnej patronki świętej Marii Magdaleny. W pobliskim kościele świętej Marii Magdaleny została odprawiona msza święta pod przewodnictwem metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który poświęcił obraz patronki szkoły. Na uroczystościach obecni byli ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin, przedstawiciele konsulatu polskiego we Lwowie, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście. Rada Miejska uchwaliła nadać średniej ogólnokształcącej szkole nr 10 miasta Lwowa
świętej Marii Magdaleny. Przedwojenny sztandar szkoły poświęcony w 1935 roku zaginął. Nowy z wizerunkiem świętej Marii Magdaleny zostanie uroczyście poświęcony podczas jubileuszu 200-lecia szkoły. Kilka lat temu w przejściu między czerwoną i białą szkołą zostały odkryte freski, które niegdyś zdobiły nieduży korytarzek. Dzięki inicjatywie sponsorów malowidła, w tym piękny orzeł, odzyskują dawną świetność. Ukończyłem studia, to nawet nie zastanawiałem się, co robić dalej. Jako nauczyciel historii trafiłem do tej szkoły, o czym absolutnie nie żałuję. To jest po prostu część mego życia, część mego życiorysu. Bo ja jestem nie tylko nauczycielem z 26-letnim stażem tej szkoły, ale również absolwentem. Jeżeli chodzi o wykładanie przedmiotu takiego jak historia, to są dwie różne rzeczy. Co było, kiedy ja byłem uczniem i teraz, kiedy ja jestem nauczycielem. Jako dziecku z polskiej rodziny, mającego ojca patrioty wielkiego, ja byłem znajomy z dzieciństwa z historią Polski. Czyli miałem podręczniki wydawane w czasach II Rzeczypospolitej, wcześniejszych, i ojciec siadał ze mną, czytał, kiedy byłem maleńki, później czytałem sam. I całkiem inaczej jest teraz. Ja jestem pierwszym nauczycielem w tej szkole, który zaczął wykładać historię Polski. Dla tegorocznych absolwentów rok jubileuszu szkoły jest szczególny. Całe grono pedagogiczne dba o kulturę polską i w ogóle wszyscy uczniowie, komitet rodzicielski starają się, aby podtrzymywać tradycje tej szkoły i tradycje polskiej kultury. Jeździłem 11 pięknych, bardzo radosnych lat ze swoimi przyjaciółmi w klasie. W bardzo dobrej szkole, bardzo się cieszę, że rodzice mnie oddali właśnie do tej szkoły. Nie mogę na przykład siebie wyobrazić w jakimś innym miejscu, spędzać te 11 lat. Jak syn się urodził i podróż, myśmy poszli do ojca Rafała, do biskupa, do katedry i pyta się, gdzie macie dać zamiar syna do szkoły. Ja mówię, jak gdzie to? Tylko do 10. No tak, ja wiem, że to się liczy szkoła niby państwowa, ale to taka więcej szlachecka, pańska. Tam biedny nie ma co robić. Ja się tak popatrzyłem, ja mówię, proszę księdza, to nie chodzi o biednych, bogatych. Po prostu ja tam chodziłem, żona chodziła. Teraz syn pójdzie, będzie dalej córka i córka pójdzie. No i teraz mam, tym się skończyło, że jeszcze obie wnuczki skończyły tę szkołę. Mój dziadzio i babcia to byli ze mną. Te maluchy kiedyś też opuszczą mury dziesiątki i każdy na swój sposób będzie wspominać szkolne lata. Ale to już będzie inna historia. I taka jest pisana kolej rzeczy.